rozgłosowanego do porządku obrad. To jest uchwała w sprawie realizacji budżetu partycypacyjnego przez Radę Dzielnicy 6 Dolnicy, druk nr 307. Czytam projekt uchwały. Uchwała w sprawie realizacji budżetu partycypacyjnego przez Radę Dzielnicy 6 Bronowice. Paragraf pierwszy. Rada Dzielnicy 6 Bronowice postanawia przystąpić do realizacji budżetu partycypacyjnego w roku 2014. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. W związku z uchwaleniem przez Radę Miasta Krakowa budżetu Krakowa, w którym zaplanowano środki finansowe w kwocie 1 500 000 zł na budżet partycypacyjny dla dzielnic, istnieje konieczność podjęcia uchwały o przystąpieniu bądź rezygnacji z budżetu partycypacyjnego. I tutaj, jak Państwo już z pewnością wiecie, w budżecie została zapisana właśnie ta kwota 1 500 000 zł. I jakie to będą środki dla poszczególnych gminnych dzielnic, to pokaże się dopiero po podjęciu uchwał przez poszczególne dzielnice, o co prosi Przewodniczący Rady Miasta Krakowa. Bo w tym pierwszym etapie, powiedzmy, budżetu partycypacyjnego ubiegłorocznego, gdzie Stowarzyszenie Pracownia Obywatelska promowało ten projekt, prowadziło w pewnym sensie, no nie było za dużej zainteresowania dzielnic. Dlatego jest potrzeba podjęcia przez dzielnic uchwał o przystąpieniu bądź rezygnacji. Jeśli wszystkie dzielnice przystąpią do tego budżetu, to 1 500 000 zostanie podzielone porówno prawdopodobnie między wszystkie dzielnice, to gdzieś będzie rzędu 83 tysiące na dzielnicę. Jeśli mniejsza liczba, no to ta kwota będzie podzielona przez mniejszą liczbę dzielnic. Opinia Komisji Informacji i Promocji. Pozytywna. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę. Zamykam dyskusję i obrady nad tym punktem porządku obrad. Przystępujemy do głosowania. Kto z Pani, Panów Radnych jest za podjęciem głosu? Bardzo proszę o podniesienie ręki do góry, a Pana Jerzego o przeliczenie głosów. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał? Nie widzę. Na podstawie wyniku głosowania zgadzam się, to znaczy, że Rada Miejska podjęła uchwałę.